To jest Wesimir, wujciu Wesimir! Cześć! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dziś tu pod lupę lecą nam klocki Dromader z serii Kosmos. No i jakiś taki dziwny droid, który po niemiecku też nazywa się Kosmos, po brytańsku nazywa się Outer Space, po czesku Wesimir! O, Wesimir! To jest Wesimir, wujciu Wesimir! No to nam się trafił rarytas. No cóż, widocznie w Czechach Wesimir wyglądał w ten sposób. No, ciekawa interpretacja Wiedźmina. No to mamy jeszcze więcej nas, ale po co to? Nie wiem. Matko, po to, że wiadomo, Dromader ląduje do wielu krajów. Żeby było ciekawie, żeby nie przegapili, to mamy tu i wszędzie, gdzie się tylko da ten napis, że to jest Wesimir, tudzież Kosmos. No, ciekawe, moi drodzy. Otwieramy sobie z Dromaderami, już mieliśmy jedno doświadczenie, recenzja jest na kanale, możecie sobie ją znaleźć, ewentualnie kliknąć teraz odnośnik w narożniku. Wypadły one tak, że klocki chyba nawet nie były jakieś tragiczne, chyba, ale już hipek był zły. Instrukcja, o jak pięknie, dziękuję ci pakowaczu, że tak ładnie przykładasz się do swojej paracy pakując instrukcję. A tak serio, co oni z nimi robią? Kurczę, no mają, no wiecie, to nie jest problem, tak? Mamy ulotkę, wystarczy z nią zrobić tak w miarę sensownie, o tak. I ją rzucić. Ba, można nawet zrobić... O, nie, dobra, na prost nie można. Natomiast mam wrażenie, że ją rzucałem na wprost, faktycznie. Ona tyle wystaje, no to lać temat, wiecie. No i jakoś to jest. No ostatnio też mieliśmy właśnie też taką instrukcję mocno zgiętą. No cóż, no, jak to ma wzbudzić nasze, wiecie, zaufanie to jest słowo, nasz entuzjazm w momencie, gdy no, mamy papier ulotkowy, a on jeszcze wygląda tak. Jest taki pomięty, zgięty i tak kamera tego nie oddaje, jak on jest realnie zgięty, pomięty. Outer Space Pilot 6+. No cóż, instrukcja wydaje się w miarę jasna. O dziwo, wydaje mi się również bardzo inna od tego, co widziałem w poprzednim Dromaderze. Więc czy Dromader Dromaderowi nierówny? No nie wiem, worek bardzo gruby, jeden z grubszych worków, z jakimi miałem do czynienia w swoim podróbkowym życiu. Wysypmy klocki. Klocki już mamy wysypane. To, co mówiłem już wcześniej. Jakość kloca, no nie jest zła. To na przykład, no dobra, jest trochę cieńsze niż Lego. To też jest trochę cieńsze niż Lego. W ogóle spójrzcie, jak różni się antenka. Bardusza jest niż ta od Lego. Natomiast tu, no, czuć tą jakość gorszą od Lego. Ale nie jest, wiecie, to taka jakość, by tutaj ronić łezki i mówić: łe, co ja kupiłem za dziadostwo. Tego akurat nie kupiłem, tylko dostałem od Maćka, więc spoko. Tu jakiś ciekawy klocuszek, spójrzmy. Co ciekawe, no ten pomarańcz całkiem ok. Widać podróbki, no w ostatnim odcinku też widzieliśmy, nie mają problemu z kolorem pomarańczowym. Dajcie mi chwilę, sobie to złożę na waszych oczach, niech stracę i zaraz sobie zestaw omówimy. No i tak, moi drodzy, prezentuje się całość Wesimira. Nie jest źle, generalnie nie jest źle. Samo złożenie klocków nie przysparza nam problemów. Ostatnimi czasy, właśnie jak mieliśmy te klocuszki blocki, czy wcześniej Playtime, gdzie naprawdę trzeba się nasiłować było z klockami, pokazałem mi, że nie zawsze to montowanie jest takie słabe. Tu klocki wchodzą fajnie, schodzą również w miarę fajnie, łatwo się to i buduje, i rozdziela. Nie jest więc pod tym kątem źle. Największy problem miałem w budowaniu, ponieważ tu w jednym kroku była taka chwila przerwy, myślę, że to widzieliście. Spójrzcie, ten jeden pomarańczowy kluczek z tyłu musieliśmy po
prostu położyć, nie? Przyczepić, położyć i dopiero w następnym kroku musieliśmy go przytwierdzić. To był trochę problem, to faktycznie potrzebowałem chwili, żeby to skapować, użyć trzeba było mózgownicy, ale jak użyliśmy mózgownicy, nie było źle. Generalnie, no sama idea, sama konstrukcja jest taka se. Lego nawet w najprostszych kreatorsach już chyba by się na coś takiego nie pokusiło. Więc konstrukcja jest prosta. No a teraz pytanie, czy komuś to przeszkadza. Nieraz my w wieku 5-6 lat budowaliśmy podobne. Wychodzi więc na to, że klocki Dromader, jeżeli są bez chipka, są w znacznie lepszej wersji niż w wersji, znacznie gorszej wersji niż w wersji bezchipkowej. Bezchipkowej nawet nie jest źle. Mówię, droid no jest kurczę taki łopatologiczny, prosty, że hej, przypomina to mocno konstrukcję, 5-latka. Natomiast jeżeli nam to nie przeszkadza w żaden sposób, no to nie jest źle. Mówię, z jakością klocków nie jest źle, łapy chodzą w miarę ok, no przynajmniej w tym zestawie. Antenki, wszystko działa, wszystko się kręci, trochę ta głowa za bardzo chodzi, widzicie, ja tu lekko ruszam, ona jak tańczy na tej całości, więc to może troszkę faktycznie przeszkadzać. Poza tym jakichś większych minusów, poza mówię, minusem takim, że konstrukcja do zasady jest przeciętna, no nie widzę. Absolutnie nie obrażam teraz tu 5-latków, którzy budują takie konstrukcje, to nie ma takiej tutaj opcji, żebym takiego coś, takie coś robił. Natomiast fakt faktem, że mówię, no jak już wydajemy klocki, to powinniśmy się postarać ciutkę bardziej. Moi drodzy, mamy również tutaj taką antenę, o dziwo nie dostajemy ani jednego klocka zapasowego do tego zestawu. No i cóż, moi drodzy, jakieś słyszałem legendy, że one w jakimś Carrefourze czy w innym sklepie były do kupienia za złotówkę. Nie wiem, ponieważ te klocki dostałem od Maćka w prezencie, co mogłoby się potwierdzać. Jeżeli chcielibyśmy kupić za złotówkę, to absolutnie myślę, że kurczę, nawet warto, nawet dla beki. Więc tu warto byłoby takie coś sobie kupić. Jeżeli nie macie jakiej podróbki, abyście chcieli, to warto właśnie takie coś za mały pieniądz kupić. Jest to okej, poprawna podróbka. Nie mamy tu, mówię, zbyt dużych minusów, jeżeli chodzi o jakość klocków. Chociaż tu teraz mi się tak łatwo ta łapa widzę odgina, ale no to już wiecie, kwestia jak się tym bawimy. Chociaż nie mam pojęcia, czemu tylko te łapy nie są tu równo, a są obydwie na maksa do góry wysunięte i nie są równo, coś było niedocięte, czy jednak coś jest kurczę krzywo. Większych wad takich jakościowych klocki nie posiadają. No więc jak najbardziej tak pobawić się nimi możemy za niską cenę, nie popłaczemy się, buduje się to łatwo, rozbudowywuje się to łatwo, kolorki są ok. No w takim wykonaniu Dromader, mówię kurczę, nie jest zły, oczywiście o ile cena jest ok, a nie wynosi na przykład, no bo 6 zł jeszcze, nie, to już było trochę dużo jednak 6 zł, ale tak do 5 zł jak najbardziej mi się te klocuszki z Dromadera, Vesimira, no Vesimir tutaj. To jest widocznie Vesimir w wersji Cyberpunk z 2077. No cóż, moi drodzy, nie jest źle, więc nie popatrzę się od tych klocków. Więc moja opinia jest taka, że te z hipkiem, o dziwo, były znacznie gorsze od tych. Nie są równe jakby te dromadery. Mam jeszcze jednego dromadera właśnie z hipkiem, który czeka na recenzję. Ona gdzieś tam wkrótce oczywiście jest w kolejce, wkrótce będzie. No i się wtedy przekonamy, jak to faktycznie z nim jest. Dziś bardzo dziękuję wam za kolejną wspólną recenzję. No cóż, nie pośmialiśmy się dziś za dużo. No bywa, ale jeżeli chcecie się pośmiać, to są filmiki, na których się pośmiać na moim kanale, no i was tam serdecznie również zapraszam, a w dniu dzisiejszym bardzo tutaj wam dziękuję za kolejny wspólny filmik, zostawcie suba, jeśli lubicie podróbkowe klocki i do zobaczenia wkrótce, bye!